Także dzień dobry po raz trzeci. Tak dawno mnie tutaj nie było z tej strony mówiąc kazania, także jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że będę mógł się z wami podzielić Słowem Bożym. I chciałbym na początku rozpocząć to rozważanie od przytoczenia pewnej anegdoty, pewnego takiego, takiej sytuacji. Również można to zobaczyć na YouTubie, ale spróbuję to trochę streścić. Sytuacja będzie dotyczyła silnej woli. A więc tak, pewnego dnia, pewnego razu pewien pan szedł obok sklepu, obiecując swojej żonie, że która wyjechała, że nie będzie pił przykładowo coli. No i tak po pewnym czasie ten mąż idzie sobie na spacer, ciągle myśląc o tym, co mówił swojej żonie, aż zobaczył sklep. Zobaczył sklep, no i w tym sklepie znajdowała się ta przytoczona wcześniej cola. No i wpierw pomyślał, że nie będzie patrzył na ten sklep, sobie pójdzie dalej, nie będzie o tym myślał. Ale później przyszła myśl, co to za prawdziwa silna wola? Ja wejdę do tego sklepu. Ja wejdę do tego sklepu i kupię. I wtedy będę miał silną wolę, będę takim prawdziwym mężczyzną. Kupię i nie będę pił oczywiście. Więc jak pomyślał, tak zrobił, wszedł, kupił tą kolę, no i poszedł dalej. Poszedł dalej, poszedł później do domu, no i schował do szafki. No, ale po pewnym czasie pomyślał, co to za silna wola mieć kolę w szafce? Ja ją wezmę, położę na stół. Ja ją położę na stół i wtedy dopiero będę miał silną wolę. Będę wtedy pokażę, udowodnię samemu sobie, jaki jestem silny, jak to będzie leżało przede mną. I wtedy i nie wypiję i będę wtedy taki naprawdę, będę siłaczem. Jak pomyślał, tak zrobił. No właśnie. Ale tak leżąc, tak na środku, to jeszcze jest za słabo. Ja wezmę, odkręcę ten napój i wleję sobie do kubka i położę przed sobą i nie wypiję. Jak pomyślał, tak zrobił. No i leży ta szklanka z kolą przed nim i tak patrzy. Stwierdza, teraz jestem silny. Teraz naprawdę jestem silny, ale przesunę jeszcze bliżej, żeby było obok mnie. Wtedy będę naprawdę super silny. Aż w końcu doszedł do wniosku, że coś za tą silną wolę mu się w końcu należy i wypił. No i właśnie tak jest z naszą silną wolą. Często bardzo dobrze wiemy, jak powinniśmy się zachowywać, co można, czego nie można. Czasami próbujemy ponaginać pewne rzeczy tak, żeby nam pasowało, a w rezultacie często to prowadzi do złego czynu, do grzechu, do tego, czego nie chcieliśmy na początku, tego, czego nie chcieliśmy na początku zrobić. I chciałbym, żebyśmy na początku otworzyli pierwszą Mojżeszową, wersety 1-6, rozdziału trzeciego, czyli trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej, wersety od, przepraszam, wersety od 1-6. I czytajmy. Mamy na ekranie, też będzie pomoc. Więc pierwsza Mojżeszowa, rozdział trzeci, wersety od 1-6. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie.
Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. I na podstawie tych sześciu wersetów możemy zauważyć, jak niepozorna czynność, czyli oddalenie się od Adama, a także rozmowa z wężem, kontynuacja tej rozmowy doprowadziła do fatalnego w skutkach finału. I tak naprawdę Ewa powinna od razu uciąć dyskusję, nie wchodzić w żadną polemikę z szatanem. No i właśnie często przegrywamy już tą walkę z grzechem na samym początku w naszej głowie, gdzie pozwalamy, aby ta myśl kiełkowała, aby rozwijała się i wtedy zaczynamy kombinować, jakby tutaj pokazać, że jesteśmy silni, jak troszeczkę się przysunąć, ale jeszcze nie, aż finalnie to może doprowadzić do tego, z czym walczyliśmy, że przegramy tą walkę. I niestety takie zachowania chyba nie są obce każdemu z nas. I patrząc na wiele historii, które mamy w Biblii, możemy zauważyć, że dużo postaci biblijnych, dużo bohaterów wiary miało takie problemy, też podchodzili do grzechu w ten sposób. I w rozdziale 14 Księgi Sędziów mamy opisaną historię Samsona. I pierwsze wersety, cały ten rozdział tak naprawdę możemy sobie przejrzeć tak poglądowo na razie. Mamy właśnie początek igrania z niebezpiecznymi decyzjami. Myślę, że możemy ten 14 rozdział puścić od wersetu pierwszego i tak może się on troszeczkę przesuwać też w międzyczasie. Właśnie mamy tutaj początek igrania z niebezpiecznymi decyzjami, tak jak powiedziałem, które właśnie finalnie doprowadzają do śmierci Samsona. Tak, tutaj mamy właśnie tą historię, gdzie Samson próbuje mówić, co się stanie, jak co jest jego źródłem siły Samsona. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Księgę Sędziów, 16 rozdział i 16 werset. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, że mu życie już zbrzydło, wyjawił, 17 werset, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazarejczykiem Bożym od mojego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. No właśnie, i po tych namowach Dalili w końcu Samson uległ. Został schwytany przez Filistynów, został okaleczony i wtrącony do więzienia. No i ten fragment zaczął, tak też o nim myślałem w tym tygodniu i no i doprowadził do tego, że zacząłem zastanawiać się, co powoduje, że nasza silna wola jest że jest słabą, że na początku mamy mocną wolę, później mamy średnią wolę i w końcu mamy słabą wolę. I właśnie dużo razy miałem tak, że stwierdziłem, że o 5 będę wstawał, że to będzie fenomenalny czas, żeby sobie poczytać Słowo Boże, tylko nie brałem bardzo ważnego czynnika pod uwagę, że aby rano wstać i poczytać, no to dobrze byłoby pójść spać o jakiejś normalnej porze. Więc mówiłem sobie, że będę o 5 wstawał, ale szło się spać o 11, czasami o 12.
No i siły starczało na kilka dni. Później była już ta średnia wola, w końcu słaba wola. Aż wiecie, jak to się skończyło. I znalazłem kilka ogólnych zasad na stronie internetowej. Jeden z wielu, które mogą być pomocne właśnie w trenowaniu silnej woli. Ponieważ pytałem, zastanawiałem się, jak tą silną wolę trenować. I znalazłem takie podpunkty. Żeby mieć silną wolę, powinniśmy unikać stresu i opanowywać go. Czyli dobrze wyjść na świeże powietrze, porozmawiać z kimś, wziąć kilka głębokich wdechów. Takie rzeczy powinny nam pomóc. Później dobrze byłoby trzymać się planu. Czyli mamy zaplanowane coś, staramy się ten plan realizować, choćby się waliło, staramy się trzymać tego planu. Następnie ważnym krokiem jest nasze ciało, czyli powinniśmy się wysypiać. Wiadomo, jak jesteśmy zmęczeni, coraz mniej nam się chce i w końcu finalnie odpuszczamy. Kolejnym ważnym punktem jest ruszanie się. Jeśli będziemy się ruszać, to też będzie nasz mózg bardziej odżywiony, dotleniony. Też będzie trenowało to silną wolę, bo jak ćwiczymy na siłowni na przykład, no to też chcemy coraz większe ciężary podnosić, to też to może wpływać na stronę psychiczną, żebyśmy mogli też wytrzymać jeden dzień dłużej i dłużej i dłużej i tak dalej. Oczywiście mamy dodatkowe takie punkty jak odpowiednia dieta, no i na końcu pozytywne myślenie. To znaczy, żebyśmy nie, jak to się mówi potocznie, nie marudzili, tylko mówili, że nam się uda, że będziemy próbowali, że chcemy, żeby to nam wyszło, bo do czegoś dążymy. Jest tych punktów oczywiście o wiele więcej, natomiast kilka tych punktów chciałem właśnie wymienić. No i wydaje się, że te hasła są bardzo ważne i na pewno są ważne, żeby wprowadzać zmiany w naszym życiu w czyn, aby zacząć trenować silną wolę. Ale osoba, która pragnie mieć silną wolę, powinna zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na codzienny kontakt z Bogiem. Na osobę, która jest właśnie wszechmocna i potrafi wzmocnić w każdej chwili. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i wersety od 24 do 29. Tak, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział 24 do 29. Mamy tutaj przypowieść, która mamy taki tytuł Dwa fundamenty. I werset 24 zaczynając brzmi tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na... I wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął. A upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mające, a nie jak ich uczeni w piśmie. Widzimy, że budowanie na odpowiednim fundamencie jest bardzo ważne. Ponieważ jak przychodzą niekorzystne warunki atmosferyczne, no to dom zbudowany na piasku będzie, rozsypie się po prostu, się zawali. I można w takim razie zapytać, co jest potrzebne do budowania takiej relacji, do stawiania takiego mocnego fundamentu. No i tutaj nie będę odkrywczy. Aby poznać Boga, po prostu musimy być blisko Niego. Powinniśmy spędzać z Nim czas, modlić się, czytać Słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Daniela,
rozdział 6 i wersety 11-12. Księga Daniela, 6 rozdział, wersety 11-12. 6, 11, 12, tak. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. I te wersety pokazały mi, po pierwsze, że Daniel modlił się 3 razy dziennie, a 2, zwróciło tekst, tekst 11, bardzo mi się spodobał, szczególnie jego końcówka. Modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. To znaczy, że Daniel miał to w zwyczaju. To nie było raz na jakiś czas. Jak się mówi, jak trwoga, to do Boga. Daniel się modlił każdego dnia, parę razy dziennie i nawet jak było to pismo, że nie powinien tego robić, to Daniel się nie ugiął, dlatego miał właśnie ten mocny fundament i nie bał się. A kara za nieprzestrzeganie tego nakazu była dosyć mocna, bo to była kara wrzucenia do lwiej jamy. I tak jak sobie myślę, no to myślę, że Daniel się bał też tego. Natomiast myślę, że ten kontakt z Bogiem dawał mu tyle siły, że był w stanie to przezwyciężyć. Jezus też bardzo często oddalał się na ustronne miejsce, aby móc się modlić i rozmawiać ze swoim Ojcem na różne tematy. Był taki też czas, kiedy Jezus poszedł pościć. No i ten post trochę trwał. No i już pod koniec też Jezus był już mocno wycieńczony i przyszedł do niego szatan, aby go kusić. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 4 i wersety od 1 do 11. I również chciałbym, żebyśmy ten kawałek przeczytali. Także Ewangelia Mateusza, rozdział 4, od 1 do 11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś się nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Jak widzimy w tym fragmencie, Jezus był kuszony na płaszczyźnie fizycznej, duchowej i były to naprawdę ciężkie pokusy. Jednak Jezus je przezwyciężył, a zrobił to właśnie z tego powodu, że znał dobrze swojego Ojca w niebie i znał to, co było napisane w Piśmie Świętym. I też to, co możemy zauważyć, Pan Jezus nie wdawał się w długie dyskusje, w polemiki. Od razu to pytanie, odpowiedź. Nie było żadnego
rozważania, żadnego myślenia. Starał się te pokusy jak najszybciej od siebie oddalić. Jezus po prostu odpowiadał w sposób zdecydowany na te pokusy. Nie próbował właśnie negocjować, pokombinować troszeczkę z samym sobą, ze swoim sumieniem. I taka postawa pozwoliła Jezusowi na przezwyciężenie tych bardzo silnych pokus. Także tu bardzo mocno widzimy, że budowanie na mocnym fundamencie jest bardzo ważne. Jak ważny jest czas spędzony na modlitwie, na kontakcie z Bogiem. I te inne rzeczy, o których wspominaliśmy, również są bardzo ważne. Te właśnie wysypianie się, odpowiednia dieta, pozytywne myślenie itd., itd. Natomiast musimy mieć ten mocny fundament. Każdy cel, który pragniemy osiągnąć, będzie łatwiej osiągnąć, jeśli oprzemy go na fundamencie, którym jest Bóg. Czyli do tych wszystkich podpunktów, które podawaliśmy, które były wymienione, powinniśmy na początku postawić kontakt z Bogiem. Tak jak jest napisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A mamy tam napisane tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ten werset nam mówi właśnie o tym, że Pan Bóg pomoże, jeśli będziemy się do Niego zwracali, On będzie dodawał nam siły. To jest Rzymian 8:28. I tak mówimy o tym właśnie, o takich plusach, o takich pozytywnych rozwiązaniach, ale często są sytuacje, kiedy mimo wszystko upadamy. Czyli fajnie widzieć ten pozytywny progres, że udaje nam się, że coś przezwyciężyliśmy, ale też często upadamy. No i dobrze by było wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Bo tak jak ta anegdotka na początku była silna wola, później średnia, coraz gorsza, upadliśmy. I co w takim momencie? Co jak upadliśmy i jak wrócić znowu do silnej woli? I tutaj chciałbym właśnie wrócić do tych dwóch historii, o których mówiliśmy na początku, o Adamie i Ewie, a także o Samsonie. Tak jak Adam i Ewa ponieśli konsekwencje swoich czynów w bardzo bolesny sposób, tak samo Samson też w bolesny sposób musiał ponieść konsekwencje swoich czynów i te czyny doprowadziły finalnie do tego, że stanął pośrodku wielkiego budynku, bawiąc tłum Filistynów. Wydaje się, że to już jest koniec. Natomiast Adam i Ewa, mimo tego, że zrobili takie, a nie inne rzeczy, dostali informację od Pana Boga, że jest plan zbawienia, że przyjdzie ktoś i uratuje ich i naprawi ich błędy. Tak jak mamy napisane w Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby nas zbawić. Również tak samo Samson, mimo tego, że stracił swoje długie włosy na skutek swoich złych decyzji, opamiętał się i wrócił myślami do Boga i prosił o pomoc. I tą pomoc otrzymał od Boga. Zreflektował się i spróbował tyle, ile mógł, naprawić swoje złe postępowanie. I w tych dwóch przykładach, które można by powiedzieć przedstawiają często właśnie skutki, smutne skutki źle podjętych decyzji, zawsze można zauważyć drogę powrotu. Drogę do przeproszenia i spróbowania naprawienia tego, ile się da. I Pan Bóg, widząc nasze decyzje, nasze problemy, nie daje nam jedynej szansy. Daje nam dużo tych szans. Pan Bóg nie jest Bogiem, gdzie jeśli coś nam nie wyjdzie, to usłyszymy odpowiedź:
no to podjąłeś złą decyzję, trudno, radź sobie teraz sam. Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi i też często upadamy. I On jest po to, aby nam pomóc wstawać po porażce i powiedzieć, stało się, nie poddawaj się. Idź naprzód i tym razem na pewno się uda. Często w naszym życiu będziemy musieli ponieść konsekwencje naszych złych czynów, naszych wyborów, naszego upadania, ale nie zapominajmy o tym, że jest Bóg. Bóg, który w nas wierzy i jest silny i będzie dawał tą silną wolę, żebyśmy mogli zwyciężyć z grzechem i finalnie mogli się dostać do nieba i się spotkać razem z Bogiem. Amen.